Dzień dobry, z nami Waldemar Warchoł, trener zwycięskiej ekipy, drugie zwycięstwo z rzędu. Można powiedzieć, że pan i jak cała drużyna możecie odetchnąć troszeczkę z ulgą, bo ta strefa spadkowa gdzieś tam się oddala. No nie wiem, czy oddychać z ulgą, bo każdy tutaj chce się utrzymać i ta rywalizacja będzie ciężka. Na pewno dla nas jest to ważne, że mam nadzieję i to potwierdzimy w następnym meczu, ta zła seria za nami już jest daleko. No i przede wszystkim będziemy chcieli kontynuować dobrą grę, bo to jest najważniejsze. Można powiedzieć, że w przebiegu całego spotkania no to byliśmy wyraźnie lepszym zespołem. Zresztą w Krośnie po 10 minutach początku przejęliśmy całkowitą dominację i mnie to cieszy, bo chciałbym, żeby moje zespoły w ten sposób funkcjonowały i przede wszystkim w siebie wierzyły, bo jeżeli chłopaki w siebie wierzą, to łatwiej im chłonąć to, co ja chciałbym od nich wymagać na boisku. No i przede wszystkim też to, że złapaliśmy w końcu dwa zielone oczka z rzędu, to jest na pewno fajne i pomoże nam w dalszej drodze, ale tu jeszcze, to jest radość po meczu, ale wiemy co nas czeka, jeszcze jest kilka meczy i kilka punktów do złapania. Można powiedzieć, że ten mecz się zaczął zgoła odmiennie niż ten w Krośnie, bo to wy rzuciliście się do ataku tutaj na Wiślę. Czy to była gdzieś taka celowa taktyka, czy może uczulał trener zawodników na to, co się wydarzyło tydzień wcześniej? I faktycznie zdobyliście bramkę i to tak naprawdę ustawiło dalszą część tego meczu. Tak, no na pewno. Jak ktoś sobie ogląda uważnie, może nawet nieuważnie mecz w Krośnie, to zauważył, że Krosno miało do 10 minuty kilka groźnych sytuacji, potem to już my zaczęliśmy dominować. A to wynikało z tego, że nie podeszliśmy do nich wyżej. Zostawiliśmy im nawet miejsce na takie długie krosy. Natomiast pokazywałem też chłopakom w tygodniu, jak wyglądaliśmy w sierpniu, jak w pierwszym meczu z Podlasiem szliśmy do pressingu, jak agresywnie stawialiśmy warunki każdemu zespołowi. I to przynosiło punkty i ja, to nie jest mój jakby styl, moja filozofia. Ja chcę, żeby ten futbol był też troszeczkę na jakimś ryzyku, ale jak podejmujesz ryzyko w piłce nożnej, to przede wszystkim zawsze to się kończy tym, że przeciwnik ma mniej czasu, mniej miejsca, musi szybciej myśleć, szybciej podejmować decyzje, a to się wiąże z błędami. My dzisiaj te błędy wykorzystaliśmy szybko, ale też dobre jest to, że po pierwszej bramce nie zgubiliśmy głowy, tylko nakręcaliśmy się i przypieczętowaliśmy to drugą bramką, więc na pewno uczulaliśmy się na to, że musimy po prostu zacząć na swoich warunkach mecz, a nie czekać, co przeciwnik zrobi. Ja odniosłem troszeczkę inne wrażenie, że minimalnie gdzieś tam Wiślanie po zdobytej przez was bramce przejęli małą inicjatywę na boisku, natomiast nie wiązało się to z wieloma sytuacjami, ale ta bramka na 2-0 tak naprawdę troszkę zgasiła ich zapędy i znowu można powiedzieć stały fragment gry, bramka niemal kopiuj wklej z Krosna, też Grzegorz Janiczak z 2 metrów strzela. Czy to jest efekt, już pytałem się Kornela Kordasa, czy to efekt tych treningów, o których pan mówił, że w końcu przynoszą efekty? No troszkę zmieniliśmy na to, natomiast zawsze jest taka w głowie blokada odnośnie tego stałego fragmentu, że jak nie idzie, to nie idzie, a jak już pójdzie, to drużyna po prostu wierzy w to, że jak idzie w pole karne, to strzela bramkę i na pewno troszeczkę też zmieniliśmy charakterystykę, bo całą drużyną tak naprawdę w strefie bronił Jaśkowice, więc też dostosowaliśmy te nasze warianty pod to, żeby nam było łatwiej na tą piłkę atakować. A wracając do samej pierwszej połowy, to co się działo po bramce, no to Jaśkowice tak naprawdę 25 minuta, jak zagrozili po raz pierwszy naszej bramce ze stałego fragmentu. Więc wiadomo, że przeciwnik dojdzie do gry, natomiast takie wrażenie odnosiłem nawet z komunikacji zawodników Jaśkowic, że chcieli może podejść wyżej, natomiast jeszcze, no ja myślę, że to, że my agresywnie do nich podeszliśmy, to też zawsze masz z tyłu głowy taką obawę, że jak pójdę agresywniej, to może popełnię błąd. Jak nie jesteś w tym pewny, to się zawsze będzie kończyło błędem, czy jakimś takim, nazwijmy to, piłkarskim smrodem. No i fajnie, że my nie daliśmy im tak naprawdę złapać tej pewności, nie? Bo końcówka może była chaotyczna, ale oczywista, że każdy tak będzie grał, szukając wyniku, jeszcze łapiąc szybko karnego, nie? No właśnie, czy troszkę, można powiedzieć, że trochę rezerwowi zrobili tego przysłowiowego smrodu wam przy waszym polu karnym. No Magdziak, aż dziwna sytuacja, tak kopie zawodnika bez piłki. No i trochę tak sami sobie zrobiliście to piekło gdzieś w końcówce. Znaczy ciężko mi oceniać sytuację, Sylwek mówi, że po prostu gościu miał piłkę na strzał, więc interweniował. Równie dobrze ta piłka, gdyby nie interweniował, nie byłoby faulu, byłoby uderzenie, wpadałaby bramka.
no zachował się intuicyjnie, ale na pewno młodzi zawodnicy mają to do siebie, że muszą po prostu w tym wszystkim okrzepnąć. A czy ja, czy inni trenerzy, którzy młodych zawodników wprowadzają, no to zawsze jest takie ryzyko. Przy 2-0 też zastanawialiśmy się, czy zresztą tutaj była zmiana konieczna. To nie było tak, że zastanawiali, że po prostu wpuścimy teraz młodego, niech sobie pobiega. Natomiast no cóż, 3 punkty zostają, to jest najważniejsze. Sylwek tą sytuację sobie przepracuje i dla niego to jest cenne doświadczenie. Dobrze, że bez konsekwencji. Jeszcze zapytam o Arka Kasię, kiedy możemy się spodziewać jego powrotu na boisko? No wraca już od poniedziałku, jest w pełnym treningu, także mam nadzieję, że już niedługo go zobaczymy, no ale patrząc na to, jak wygląda czy Grzesiu, czy Patryk, to no, trzeba tam mocno do pieca dorzucić, żeby ta rywalizacja tutaj do końca rundy nam pomogła tak naprawdę. Więc... Gratuluję trenerze i powodzenia w kolejnych Dzięki meczach. Dzięki również, pozdrawiam.